nikt lepiej nie wystawia piłek niż generał Radosław Kujawa do dalszych wypowiedzi. Właśnie powiedział, co zrobi polityk, co zrobią politycy, bo są służby, jest wojsko, jest cała konstrukcja państwa, ale gdzieś na końcu zawsze są decyzje polityczne. I chciałbym nawiązać do tego, o czym pani doktor Paulina Piasecka mówiła, o tych sytuacjach trudno definiowalnych czy trudno konsensualnych. To jest taka obsesja polityków w NATO, zwłaszcza ze wschodniej strony NATO, że może dojść do ataku, nazwijmy go hybrydowego albo takiego bardziej niż hybrydowego, kinetycznego, ale w ograniczonej skali. Natomiast w NATO nie będzie zgody, czy to jest działanie z artykułu 5, czy to jest rzeczywista agresja. I pojawią się głosy, że może to jest jakiś atak kogoś trzeciego, może nie wiadomo, kto za tym stoi. Mamy do czynienia, żyjemy w świecie takim, gdzie można uszkodzić poważny gazociąg w Bałtyku, a może niektórzy wiedzą, kto to zrobił, ale generalnie nie wiadomo, kto to zrobił. No i mamy taką sytuację, tak, że do kogo tutaj adresować reakcję sojuszu, zdolności sojuszu. Nawet terroryści, którzy byli drugą stroną wojny prowadzonej w Afganistanie czy w świecie, no, mieli coś na kształt pewnej struktury odpowiedzialności, bo Al-Kaida, potem Państwo Islamskie, a tutaj może być tak, że to będą właśnie te zielone ludziki, którzy stali się w pewnym momencie symbolem takiego nie wiadomo kogo, ale właściwie wiadomo kogo. Chciałbym prosić Państwa ekspertów o komentarz do tego, to znaczy jakby, co wtedy, tak? Bo ja na ten temat jeszcze jako minister w 2014 roku się wiele razy zastanawiałem i o tym, żeśmy dyskutowali, wypowiadały się tutaj różne osoby, politycy, prezydent Komorowski, minister Kozik, właśnie na temat tych sytuacji trudno konsensusowych, ale to był efekt tego, że w różnych wewnętrznych gremiach zastanawialiśmy się, co by było, gdyby właśnie to było tak, że nie wiadomo, co się zdarzyło, a jednak się zdarzyło. Bo pełnoskalowa wojna to pełnoskalowa wojna. Wszyscy wiedzą, co ona oznacza. Natomiast można sobie wyobrazić rozmaite inne działania. I czytam ekspertów, którzy zastanawiają się, jakie są dalsze scenariusze, w jaki sposób imperialna Rosja chce dalej zagrażać Europie i światu. I oni właśnie wskazują na większe prawdopodobieństwo nie wojny pełnoskalowej przeciwko członkom NATO, któremukolwiek członków NATO, ale właśnie na intensyfikację działań o charakterze hybrydowym przeciwko. Dlatego no, też i to nasze spotkanie i takie uczulanie opinii publicznej. Ale wysadzenie gazociągu, wybuch w elektrowni, jakieś elementy, no właśnie na koniec dnia oznaczają, że ambasadorowie państw NATO spotykają się w Brukseli jako Rada Północnoatlantycka i muszą ustalić, co się dzieje, tak? A może nie być wiadomo, co się dzieje. Jak państwo się do tego odnoszą, do tych sytuacji trudno definiowanych, bo myślę, że to jest niesłychanie istotna sprawa, bo na tej podstawie sojusznicy będą podejmować decyzje, czy reagować. Jak powiedzą, że właściwie to się nic takiego specjalnego nie wydarzyło, a nie wiadomo, kto to zrobił i co wtedy? Pani doktor Paulina Piasecka zgłosiła się pierwsza i później pan pułkownik Łukasiewicz. Do sytuacji trudno konsensusowych w kontekście wojny hybrydowej można się odnieść tylko w jeden sposób, to znaczy taki, że to jest istota wojny hybrydowej. W sensie wojnę hybrydową toczy się po to, żeby wytworzyć sytuację trudno konsensusową, żeby zacierać te granice. I chciałabym państwa jako polityków pocieszyć w jakikolwiek sposób, ale to nie jest problem, który ktokolwiek poza wami będzie mógł rozstrzygnąć. Ponieważ na koniec będzie tak, że będzie to kwestia decyzji politycznej. Pan poseł wspominał o ataku na Estonię w 2007 roku, tak zwanym konflikcie o żołnierza z brązu. No, Estończycy postanowili sobie wyemigrować z centrum Tallina pomnik odlany z brązu. Rosja była bardzo tym zirytowana.
I nastąpiła seria ataków przeciwko estońskiej administracji i estońskiej, głównie sektorowi bankowemu, sektorowi finansowemu, cybernetycznych ataków, nawet niedestrukcyjnych, to były głównie ataki z obszaru rozproszonej odmowy dostępu, w związku z tym głównie to było blokowanie działań. I te ataki w sposób oczywisty były inicjowane z terytorium Federacji Rosyjskiej. Na tyle w sposób oczywisty, że jak Estonia zwróciła się do Rosji z uprzejmą prośbą o zaprzestanie tego rodzaju działań, to Federacja Rosyjska nie próbowała nawet zaprzeczać, że te ataki są inicjowane z terytorium Federacji Rosyjskiej, natomiast udzieliła odpowiedzi, to nie my, to nasi obywatele. Urażeni tym, że obrażacie pamięć żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli wyzwalając wasz kraj, w ramach działań oddolnych, grassroots movement, prowadzą działania, postaramy się pomóc, no ale niestety to nie my, nie możemy nic zrobić. I to był jeden z przykładów dokładnie tego, co dyskutuje się w kontekście wojny cybernetycznej, a rozciągając to na kwestię wojny hybrydowej, tego, że istnieje tak zwany próg wojny cybernetycznej, próg, który ma charakter polityczny. I ten próg będzie zawsze występował i to będzie niestety albo stety, to trudno powiedzieć, to trochę będzie zależało od pozycji Polski i solidarności naszych sojuszników wobec nas. To będzie zależało od tego, w jaki sposób będą chcieli zareagować, bo pomijając oczywiście trudno konsensusowość sytuacji z obszaru wojny hybrydowej, występuje jeszcze problem samego artykułu 5. Czyli tego sformułowania, że wszelką pomoc, którą uznają za stosowne, nie wyłączając użycia siły zbrojnej. A to wymaga budowania pozycji Polski, wymaga budowania przekonania, że ochrona Polski jest w jak najlepiej pojętym interesie NATO i może wymaga również tego, żeby ograniczać narracje, które w tej chwili są w Polsce promowane, typu to nie nasza wojna albo to nie nasza sprawa, ponieważ no, to może wzbudzać wątpliwości co do tego, na ile my sami jesteśmy lojalni.